Siema, siemano, tu rolnik nieprofesjonalny. Słuchajcie, dzisiaj 15 listopada, połowa miesiąca, niedziela, z piękną pogodą, słoneczko, lekki wiaterek, rośliny się osuszyły. No i mówię, wylecę z herbicydami, bo jeszcze nie mam w tym roku wszystkiego odchwaszczonego z jesieni, więc wylecę z herbicydem i podziałamy, żeby tych chwastów tutaj na tych polach nie było, w tych oziminach, żeby było czysto. No i co? No i zajechałem na pole i pierdolnął wąż od hydrauliki, więc teraz czekam za tatą, żeby tutaj pasem spiąć i podnieść belkę do góry, żeby po prostu zjechać, może jakiś tam wąż się uda dopasować, który leży w garażu. Mam 18 cieczy roboczej na 18 hektarów, więc no musi być to wypryskane jak najszybciej, ale stare polskie przysłowie, niedzielna praca w gówno się obraca, akurat w tym przypadku się spełniło, niestety. Jeśli chodzi o odchwaszczanie, dzisiaj już taka jest opcja, jakby to powiedzieć, zimowa. Tutaj no, trzeba wybierać takie substancje, które działają w niższych temperaturach i dzisiaj mam połączenie dwóch preparatów i trzech substancji czynnych. Dwóch preparatów, czyli Lentipur Flo SC, tam jest 500 gram bodajże substancji. Jest to chlorotoluron oraz Saracen Delta. Tam mamy dwie substancje, Florasulam oraz Diflufenikan. Florasulam 50 gram w litrze, a Diflufenikanu 500 gram w litrze. Jeśli chodzi o Lentipur, 2 litry, jeśli chodzi o Saracen Delta, 75 ml. Dokładnie 80, o, żeby już tutaj być precyzyjnym. Jeśli chodzi o takie substancje, które działają w niższych temperaturach, oprócz tych trzech wymienionych, jest chociażby też jeszcze tribenuron metylowy, który działa w 3-4 stopniach, jest pinoksaden, który działa w 1-2 stopniach, a tutaj chlorotoluron jest substancją, która jest taka specyficzna. Można go używać praktycznie w temperaturze 0-1 stopni i wszystko wyżej. Tutaj oczywiście większość herbicydów, większość substancji w herbicydach działa najlepiej w przypadku takich temperatur 15-20. Na takie już raczej w listopadzie i w grudniu liczyć nie będziemy, ale chociażby chlorotoluron, czy solo, czy właśnie z jakimiś dodatkami można spokojnie używać właśnie w takich temperaturach nawet około 5 stopni. Jeden warunek jest, żeby nie było przymrozków. Tutaj oczywiście na chlorotoluron, jak większość z Was wie, trzeba uważać ze względu na to, że niektóre odmiany pszenicy są na tą substancję wrażliwą. Jeśli chodzi o takie pszenice, to na przykład najbardziej popularna Hondia. Pszenice, które mam u siebie w tym roku, czyli Formacja, Gimantis oraz Ascaban, są pszenicami, które są odporne na chlorotoluron, więc tutaj nie ma żadnego problemu. I to tyle, jeśli chodzi o tą pierwszą część filmu. Zobaczę, czy się uda Wam coś pokazać na polu. A walnął wąż od hydrauliki, to jak wspomniałem, w takim dość ciekawym miejscu przy pompce. No, zobaczymy, co mi się uda. Czy uda wyjąć go bez problemu, ale mam nadzieję, że coś tam w garażu się znajdzie jeszcze. No i ta nieszczęsna belka, jak widać, w stanie tragicznym, ale belkę kupiliśmy nową, jeśli można tak to nazwać, nową, używaną, wymienimy ją i potem czekamy za modernizacją, ale myślę, że to w przyszłym roku jeszcze miejsca mieć nie będzie. Słuchajcie, udało się załatwić wąż, wkręcam i lecimy na pole jeszcze. No, wąż złożony, mam nadzieję, że już wszystko pójdzie ok, żeby wypryskać chociaż ten jeden opryskiwacz, który mam załadowany. Chciałem dzisiaj opryskać do końca, ale no niestety nie jest raczej mi to dane. Można by po roku, ale niestety duża rosa u nas teraz nachodzi, więc zobaczę, jak to będzie wyglądało, ale mam nadzieję, że uda mi się jeszcze chociaż jutro do południa wyskoczyć i resztę dopryskać, no ale pożyjemy, zobaczymy. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, nawet szyby wypucowałem, mówię, nie będą upierdzielone tak jak ostatnio cały czas w te mokre dni, gdzieś tam przy koszeniu i tak dalej, non stop upieprzone, sam nie mogę na to patrzeć. A teraz pokażę Wam, jak wygląda jedna plantacja, może dwie, jak jeszcze nie będzie ciemno, i to na tyle. Co do dawek jeszcze, bo wspomniałem, jakie dawki są dzisiaj użyte, ale tutaj jeśli chodzi o dawki herbicydów, no w tych późnych terminach i troszeczkę gorszych, nie ma co ukrywać, gorszych warunkach, nie ma tutaj co się sugerować tymi niższymi dawkami na etykietach, a raczej używać tych większych, tych wyższych, bo tutaj no,
Wiecie, mamy prognozę pogody na 2-3 dni do przodu. Czasami się okaże, że zamiast ciepła przyjdzie jeszcze większy chłód i to gdzieś tam może nam nie do końca zadziałać. Dlatego lepiej troszeczkę te wyższe. Jeśli chodzi o przymrozki, to tak minimum 2 dni, żeby tego przymrozku nie było, to wtedy jest bezpiecznie, ale mówię, te 2-48 godzin możemy ufać prognozom, chociaż też nie zawsze, ale no, na czymś się trzeba opierać. I lecimy, słuchajcie, jesteśmy teraz na pierwszej plantacji. Mamy tutaj przężytą ozimę Tadeusz. Drugie pole to będzie żytohybrydowy KWS Serafino i tam jeszcze będzie troszeczkę żyta z tego opryskiwacza. Jeśli chodzi o plantację, no jak widać tutaj ładnie się zazieleniło, ładnie się wyrównało. Było tutaj posiane, jak dobrze pamiętam, w zasadzie 270 roślin. Coś, gdzie nie idzie mi, te rośliny przerzadza, ale to nie jest łokaś, to są jakieś takie dziury jak palce, dosłownie. Tak jakby dzioby coś wbijało, żadnych śladów po ptakach nie widać, ale nie wiem, nie mam bladego pojęcia, co tam się zadziało, bo to tak z jednej strony głównie, albo jakieś ptaki, nie mam bladego pojęcia. Jak mi się uda troszeczkę lepszym świetle zrobić, to zrobię jakieś zdjęcie, wrzucę na Face'a albo Instagrama. Jeżeli nie obserwujecie, to zapraszam. Nie wiem, nie mam bladego pojęcia po prostu, co to jest. A tutaj, no co do tej plantacji, z drugiej strony jest dosiewane przężyto jeszcze po plonach. Tam dosłownie niecałe 2 hektary było dosiane. Jest dokładnie w trzecim liściu, więc według etykiety akurat na styk, jeśli chodzi o chlorotoluron, bo tutaj nie powiedziałem, że chlorotoluron w etykietach ma trzeci liść, więc troszeczkę te rośliny muszą być rozwinięte. Seraten Delta ma drugi, więc jest akurat, jeśli chodzi o fazę rozwojową. Tutaj widzę, sąsiad ma poorane i no, pewnie coś wiosennego, jakąś mieszankę, coś tutaj będzie wsiewał. A u nas, jeśli chodzi o zasiewy, no to praktycznie 90% jest w tym roku obsiane formami ozimymi. Reszta pójdzie pod kukurydzę i pójdzie pod rośliny strączkowe. Może jeszcze słonecznik, ale zobaczymy. Jeżeli uda mi się gdzieś jakiś kawałek dołożyć, to słonecznik będzie. Jeżeli nie, to słonecznika nie będę siał. Z tego powodu, że po prostu no, mam przeznaczone te kilka kawałków na kukurydzę. Kukurydza mimo wszystko fajnie dość wyszła, więc tutaj kukurydza będzie jako ta główna uprawa. No mówię, chyba że po prostu hektarów gdzieś tam troszeczkę jeszcze dojdzie, ale zobaczymy. Widzę, że po prostu ten słonecznik lepiej się sprawdził na takim stanowisku słabym, jeśli chodzi o porównanie z kukurydzą, więc w razie W to na takim kawałku też będzie posiany. Miał być słonecznik na tym kawałku nowym z tego roku, w związku z tym, że po prostu tam doszło więcej żyta, no to jest posiane zbożem. I co tutaj, no tak naprawdę, jeśli chodzi o odchwaszczanie, no za dużo wam nie pokażę na tym polu, bo GoPro coś po prostu chrzani mi jakość, non stop się wyostrza obraz, jak jest troszeczkę ciemniej, więc za chwilę będę kończył, ale no zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Już kilkukrotnie gdzieś tam chlorotoluronem było odchwaszczane i zazwyczaj było czysto. W ubiegłym roku też ostatni kawałek właśnie tej pszenicy koło domu też był odchwaszczany chlorotoluron plus difluphenicam plus tribenuron, jak dobrze pamiętam. I też było czysto, tam jakieś pojedyncze zupełnie chwaściory wylazły, ale no, na takiej bardziej uwilgoconej części, więc no, mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Dobra, słuchajcie, to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam was serdecznie, rolnik nieprofesjonalny, a ja tutaj jeszcze z 1,5 godzinki sobie pewnie pojeżdżę.